Grupa uczestników programu Spartan 2, która przeżyła proces ulepszeń, dostała swoje numery seryjne, a także zachowano ich prawdziwe imiona. Dziś opowiemy o jednej z nich, tej, którą należałoby tytułować Linda 058. Mówi się, że w używaniu karabinu snajperskiego osiągnęła takie mistrzostwo, że potrafiła zastrzelić dwa cele jeden po drugim tak, że nie dało się stwierdzić, który trafiła jako pierwszy. Jest jednym z najbliższych kompanów bohatera serii Halo, Master Chiefa. Jak wszyscy jej koledzy z klasy, Linda urodziła się w 2511 roku. Wywodzi się z zewnętrznych kolonii, a konkretnie świata Veren. W wieku 6 lat została uznana przez dr Halsey za odpowiednią do jej osobliwego przedszkola, więc, jak wszyscy inni, została porwana, zastąpiona rozsypującym się klonem i umieszczona na Reach. Tam oczywiście brała udział w treningach i edukacji przygotowanych przez instruktora Mendeza i S.I. Dejo. W 2525 była jednym ze szczęśliwych kadetów, którzy przeżyli proces fizycznych ulepszeń. Została wyróżniona angażem do pierwszego zespołu Spartan na debiutanckiej misji superżołnierzy wraz z Johnem, Kelly, Fredem i Samem. Był to okres przed pierwszego kontaktu z obcymi, więc zadanie miało charakter pierwotnych założeń. Misja odbyła się jeszcze bez ikonicznych pancerzy, a celami byli ludzcy dowódcy rebelii na Eridanusie. Już w czasie wojny z Covenantami brała udział w walkach na Jericho 7 jako część zespołu niebieskich, a także w bitwie na Sigma Octanus 4, gdzie dowodziła zieloną drużyną z wiatr. Przeskakujemy do upadku Reach. Wraz z Master Chiefem i Spartaninem Jamesem miała udać się na orbitującą wokół Reach stację Gamma, by zniszczyć moduł nawigacyjny zadokowanego tam statku UNSC Circumference. Załoga nie zdążyła wprowadzić protokołu koła, więc istniało ryzyko, że po zajęciu statku obcy poznają lokalizację Ziemi. Choć udało się wykonać misję, drużyna poniosła straty. James przepadł w przestrzeni kosmicznej, a Linda została zaraniona przez plazmowe pociski w tył głowy. Mimo faktu odzyskania jej ciała przez Master Chiefa, została uznana za zmarłą. Podczas ucieczki z Reach na pokładzie Pillar of Autumn została zamrożona w kryokomorze przez Johna. Rozpoczyna się historia Halo Combat Evolved. UNSC Pillar of Autumn po trafieniu na pierwszy pierścień zostaje zaatakowany przez Covenantów, a cała załoga ewakuuje się z pokładu. Wszystkie kryokomory, nie wyłączając Lindy, zostają wystrzelone w przestrzeń kosmiczną. W ten sposób przespała walkę na Halo i dopiero odlatujący ze zniszczonej instalacji Master Chief z Cortaną odnajdują jej komorę wraz z dwoma innymi. Pozostałych nie udało się uratować. Została przetransportowana na pokład zdobycznego lotniskowca Covenantów Ascendant Justice, a później na UNSC Gettysburg, gdzie została przebudzona przez ewakuowaną z Reach dr Halsey. Po skomplikowanej operacji przeszczepu sklonowanych nerek i wątroby, Linda ostatecznie przeżyła śmiertelną, wydawałoby się, ranę. Nie zakończyła koniecznej hospitalizacji, bo Covenanci ostatecznie odnaleźli Ziemię. Była w zespole, który infiltrował Centrum Dowodzenia Obcych, stację Unyielding Hierophant. Po wykonaniu zadania przez Chiefa i resztę ekipy z narażeniem życia osłaniała ich ewakuację, póki nie upewniła się, że wszyscy bezpiecznie uciekli. W nadchodzących tygodniach Linda brała udział w szeregu misji obrony Ziemi przed agresorami. Wraz ze Spartanami Fredem i Willem walczyli z Covenantami na górze Erebus na Antarktyce, a także na meksykańskim wybrzeżu półwyspu Yucatan. Później powstrzymali inwazję, broniąc orbitalnej windy w Hawanie na terenie Kuby. Tam zajęli niszczyciela obcych Blooded Spirit, którym opuścili Ziemię i udali się na planetę Onyx. A wszystko przez przechwycony sygnał dr Halsey, która wzywała pomocy ze sztucznego Shield Warda. Tam, po rozbiciu swojego transportu, spotkali dr Halsey, dawnych kompanów Kelly i Kurta oraz Spartan trzeciej generacji. Grupa była zagrożona przez Sentinele, które uaktywniły się po zniszczeniu pierwszego pierścienia Halo. Po trudnych walkach Spartanie dostali się do podziemnej fabryki Sentineli i zniszczyli ją. Sytuacja uległa dalszemu skomplikowaniu, gdy na Onyx przybyła flota Covenantów zwabiona tym samym sygnałem, który ściągnął Lindę i innych Spartan na Shield World. Po desperackiej obronie grupa schroniła się za kulistą tarczą w jądrze Onyx, jednak kosztowało to życie Spartan 3 z drużyny Katana, a także Kurta. Mimo zapewnionej ochrony, sfera okazała się również pułapką dla będących wewnątrz. Napotkany tam inżynier Prone to Drift
umożliwił im wezwanie pomocy, więc wkrótce przybyła admirał Paragoński na pokładzie UNSC Port Stanley. Wraz z resztą Spartan Linda wróciła na ziemię i była obecna na ceremonii uhonorowania poległych, w tym Master Chiefa, po zakończeniu wojny z Covenantami. Przez lata Linda i reszta zespołu niebieskich brała udział w licznych akcjach na granicach terytoriów ludzkich, gdzie zwalczali ugrupowania obcych, którzy nie mogli pogodzić się z zawieszeniem broni między Covenantami i ludźmi. Po latach drużyna niebieskich zjednoczyła się na nowo, gdy wracający po wydarzenia z Halo 4 Master Chief został przywrócony do aktywnej służby. Ekipa ruszyła na Gamma Halo, gdzie John ponownie zmierzył się z Dedachtem. Późniejsze wydarzenia prowadzą nas w linii prostej do Halo 5 i wciąż niezamkniętego wątku całej drużyny oryginalnych Spartan. To chyba w temacie Lindy byłoby tyle. Odhaczyliśmy sobie zaległy materiał z zeszłego tygodnia. Sorry wielkie, przepraszam Was za te opóźnienia, ale będzie to niestety teraz wyglądało coraz bardziej, no mniej stabilnie będzie to wyglądało niż do tej pory. Będę się starał utrzymać oczywiście regularność jednego odcinka na tydzień. To jest takie minimum, które no myślę, że przyzwoitość każe zachować. Z dodatkowych informacji udało mi się w końcu pobrać, zainstalować Halo Online, więc jeżeli są jacyś chętni do pogrania i no zapewnienia mi jakiegoś materiału, żeby opowiedzieć coś więcej o tej grze na kanale, to zapraszam do kontaktu. Na razie zobaczymy, ilu nas się zbierze, czy będzie sens nam umawiać się na jakiś konkretny termin. Preferuję kontakt przez Facebooka, linki są w opisach i w ogóle Facebook to jest coś, co chciałbym ogłosić na kanale, bo nie wiem, czy wszyscy są tego świadomi, że mam swojego fanpage'a, tam na bieżąco informuję o wszelkich rzeczach związanych z kanałem, jakieś drobne ogłoszenia, zajawki przyszłych materiałów, ciekawostki dorzucane, czy w ogóle informacje, jak jakieś newsy wychodzą, to też oczywiście tam możecie to wszystko znaleźć. I jeszcze trzecia rzecz. Zapowiadałem jakiś czas temu właśnie na Facebooku, nie wiem czy mówiłem o tym głośno na samym kanale, duży materiał, który będzie takim taką wizytówką kanału, seria filmów, taki dokument fanowski na podstawie historii Halo. Jestem w trakcie finalizowania powoli pierwszego epizodu, który będzie opowiadał od w ogóle konceptu Blam, czyli tego jak się nazywało pierwotnie Halo, do premiery konwersji na PC. To będzie taki pierwszy etap, tak więc książki, gry, nie wiem, będzie wspomniana Machinima, wszystko to będzie, mam bardzo fajny, bogaty research zrobiony, jestem w trakcie pisania właśnie skryptu, a potem nagrywanie, montowanie, to wszystko pójdzie z górki. Na razie to tyle, dzięki za uwagę, dzięki za cierpliwość, no i w związku z tą nieregularną formą, która teraz będzie przyjmowana, no to myślę, że ci niezdecydowani bardziej mogą się opowiedzieć za wciśnięciem tego przeklętego przyciska subskrybuj, żeby nie przegapić rzeczy, które no, do tej pory wychodziły regularnie. Teraz dzięki za uwagę. Widzimy się w filmach, na Facebookach, wszędzie. Cześć.